Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Dzisiaj będziemy grali jako specjalna jednostka taktyczna do zwalczania grubej przestępczości. A co za tym idzie, odpalimy sobie jakiś napad na bank, być może na ten główny bank w Los Santos i spróbujemy go odbić. Pojedynkę czy z grupą, zobaczymy na miejscu, co się będzie działo. Tymczasem odpalmy sobie najpierw wyzwanie. Mamy już odpalone zlecenie na Pacific Bank. I po prostu na ten bank główny, który był ostatnim, żeśmy robili napad w GTA Online. Jeśli ktoś grał, to pewnie pamiętał. Dobra, czyli specjalna jednostka pod pseudonimem oczywiście Linko 18, bo jakby inaczej. Przystępujemy do oczywiście zażegnania problemu, tak? Czyli po prostu do odbicia banku. Czy to powiedzmy drogą taką pokojową, czyli w sposób negocjacyjny. Czy po prostu wejdziemy tam siłą i na przykład rzucimy im tam flary. Pojazd to oczywiście opancerzony samochód policyjny, no bo jakby inaczej, do takiego typu spraw to jednak trzeba czymś takim podjechać. Oczywiście oklejony specjalnie, że jest to jednostka policji. No tutaj akurat mamy, że jednostka policji z Los Angeles, natomiast no, powinno być LSPD w takim wypadku. Wrota proszę mi otworzyć, szybciutko. Szybciutko, ty nie śpij tu, he! Gościu, ty! Paznokcie to sobie później będziesz obgryzał i oglądał. Patrz, nie otworzy mi, dobra, siłą tutaj, o! Wyłamujemy, że te drzwi, nie ma czasu tutaj. Rogatka też tu niepotrzebna. Na wyjazd, człowieku, dobra, włączamy sygnały, jedziemy, widzimy się pod bankiem. Dojeżdżam już powoli na miejsce. Tak więc tutaj raczej ulica powinna być zablokowana dla przechodniów. Tak, żebyśmy mogli spokojnie. O, widzę, że włączył się alarm. Niektórzy już tam sobie stoją. Podaliśmy sobie tutaj do kapitana Wellsa, żeby dostać jakieś informacje tutaj. O, widzę, że już nasi tutaj są. Dzień dobry, panie kapitanie. Jaka jest sytuacja? No, jaka jest sytuacja, panie kapitanie? Okej, czyli mamy kilka uzbrojonych podejrzanych w banku z zakładnikami. Czyli robi się grubo. Robi się naprawdę grubo. Ile jest tych właśnie napastników? Oni nie wiedzą, ile ich jest. No dobra, czyli robi się ciekawie. Aha, jakieś dwie opcje, które oni widzą. Mogę negocjować z nimi. Albo alternatywny, ja mogę wejść ze SWAT-em, teamem Alpha. Drugi mi się bardziej podoba, natomiast gra mnie nie lubi i nie chciała mi dać lepszej broni niż pistolet i paralizator. Nawet komendą nie mogę tego wywołać, więc niestety będziemy musieli chyba tutaj negocjować. Okej. Tak, porozmawiajmy z nimi na początek. Zobaczmy, co to będzie. Okej, dziękuję. No oczywiście, że tak. Chciałbym. Wyłączcie ten alarm, bo przecież jak mamy rozmawiać, jak tutaj będzie nam co chwilę coś brzęczeć. Dziękuję bardzo. Okej. Jasna sprawunia. I teraz co? Aha, czyli jeśli nacisnę F11, dobra. Okej. Zadzwonimy do nich. Dzwonimy. 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 Halo, halo. Halo, halo. Okej. Czyli jeden z napastników się pyta, kto do cholery to jest, że on jest zajęty. I'm an officer with the LSPD. Czyli po Who is prostu it that jestem I'm speaking oficerem to? z LSPD i z kim rozmawiam. Zamknij się, ja tutaj kontroluję. Czyli po prostu ten napastnik. Okej. Czyli co ty chcesz? Ahahaha, oni chcą autobus, żeby ich zabrał na lotnisko. Okej. Aha, tak, że to, czyli tak, podwózkę spod banku na lotnisko, czyli jeszcze później chcą samolot, żeby uciec do Liberty City. Czy to przypadkiem nie Niko napada na ten bank? Dobra, czyli teraz tak, co my możemy tutaj wybrać? Wypuść tutaj tych zakładników i po prostu my utniemy twoją odsiadkę do 5 lat. No, do 5 lat. Okej, to aha, czyli oni mają rodziny, tak? I oni potrzebują pieniędzy, a ci zakładnicy to nie mają rodzin, nie? Oni to o tym już nie myślą.
Aha, no. No i w sumie standardowo powiedzieli, że oni nie chcą nikogo skrzywdzić. Okej. O, pomyśl o twojej rodzinie. Czyli po prostu odłóżcie broń i wyjdźcie z rękami w górze. Okej, czyli chodzi o jakąś tam, powiedzmy, gówno burzę, czy coś takiego. O, rozłączył się. Okej, czyli ja tu nie widzę żadnych przeciwwskazań, żebyśmy po prostu sobie weszli. Broń zdobędę pewnie od nich. Panowie, idziemy. Chodzimy. Dwóch leży. Dwóch wyszło, dwóch leży. Dostałem. Strzelajcie do nich. Strzelajcie do nich. Jest trzeci. Jest czwarty za drzwiami. Piąty jest jeszcze tam. Dostałem. Dostałem. Officer down. Pod zero. Jakbym miał lepszą broń, to by lepiej to wyszło. Niestety jedni z naszych padają przy tym, przy bramie. Jestem ranny. Cholera, ale strzelanina. Wychodzą drugim wejściem. Wychodzą drugim wejściem. Chowam się za swój policyjny pojazd. Potrzebne wsparcie. Potrzebne wsparcie. Płot. I potrzebujemy jeszcze karetki tutaj na pewno, na 100%. Dwóch podejrzanych ciągle w banku. Jeden na schodach. Jeden za drzwiami. Jeden z podejrzanych zginął. Kurde, postrzeliłem swojego. Następny zginął. Prawdopodobnie jest jeszcze jeden w środku. Wchodzimy. Wchodzimy do środka. Nikogo 18 wchodzę do środka. Aha, czyli do po prostu do boksa z ewidencją, to chyba dlatego mi to po prostu znika. Aha, ja mam 6 amunicji teraz. Okej. Jestem w środku, nikogo nie widzę. Ale słyszę, że ktoś się drze. Widzę jednego. Widzę jednego, jest tutaj przy drzwiach. Jeden z naszych oberwał. Dobra, nie żyje, nie żyje. Zaraz weźmiemy sobie to do ewidencji. Zostały mi dokładnie 4 naboje. Nie wiem, czy ogarniemy to tutaj. Mamy 8 zakładników do uratowania. A ja nie mam broni. Kurde, swoje... swojego poraziłem. Ty! Leżysz, leżysz. Kurde, dostałem. Już nie... I po mnie. I zginęliśmy. Wszystko przez to, że nie miałem odpowiedniej broni. Jeszcze raz, tym razem z oszczędzaniem amunicji oczywiście. Próbujemy sobie. Tyle ich wezwałem, że zaraz normalnie tu chyba wszyscy padniemy. Patrz. Patrz ile ich jedzie. Stamtąd wszyscy. Wszyscy jadą. Będzie akcja jak Talala. Wszystkich wykończymy. Wchodzimy do środka, nie? Aha, miałem oszczędzać amunicję. Bo mam tylko 40 kul. Tam jest jeden na schodach, ale już prawdopodobnie nie żyje. Ale te syreny mogliby się wyłączyć, panowie. Patrz ile ich jest, ty, ile ich tu zjechało. O człowieku. Patrz. Ty. Ty, oni za mną wszyscy idą, nie? Idziemy, chodźcie. Chodźcie, idziemy. Wchodzimy do środka. Nie ma to tamto. Poddali się? Chodźcie do środka, panowie. I dobra, nie będą za mną podążać, o to chodziło. Dobra, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie tam do środka. Osłaniam. Ty! A co on mnie przez ścianę bije? Co to za te... Co to za oszustwa? Wchodzą, 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 patrzcie, wchodźcie dalej. Dalej, 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 panowie, dalej, dalej, dalej. Ja mam tylko małą pukaweczkę. Ile was tutaj? Panowie. Za drzwiami. Jeden za drzwiami. Nie mogę go niestety trafić. Kula odporna szyba. Dostałem. Dostałem. Muszę się wycofać. Muszę się wycofać. Doładowanie. Dałaby mi się amunicja mała. Możecie jakoś te drzwi otworzyć, żebym mógł go trafić. Bo wy się zaraz sami tutaj powybijacie. Ze sobą. Kurde, nie trafiłem go. Nie trafiłem go. Tam jest, za filarem jest. Po waszej lewej. Weź tego kuca.
z mojej głowy. Dobra, chyba tamten jest trafiony. Dochodzimy, przechodzimy szybciutko. Szybko przechodzimy. A, to moi. Dobra, czyli to jest policja. Wchodzimy, wchodzimy. Jeden z zakładników został zabity. Cicho, śpimy tam. Myślę, że możemy wejść tam jeszcze do środka. Chodzę. Chodzę. Patrzę górę. Góra jest jeden. Góra jeden. Dostałem. Góra jeden. Góra jeden. Muszę uciekać. Muszę się wycofać. Oberwałem. Panowie, strzelajcie tam. Ja, to by się profesje nie pomyliły? Jakieś aspiracje na ten? Na awans chcesz? Jest na górze jeden. Jeden na górze, wciąż na górze. Odej, bo się nie znasz człowieku na rzeczy. Kurde, ale dostałem. Ale... Jeźdź pan w chuj, przyjdź jutro. Dobra, doszedłem do tego. Dlaczego znikała mi broń? I teraz możemy zacząć na spokojnie. Na nowo. I wydaje mi się, że ogarniemy to teraz. Tak więc, chodzimy. Chodzimy, uwaga, dostałem. Dostałem ponownie. Muszę się schować. Czekaj, na spokojnie, rozegraj to. Nikomu 18, jesteśmy pod odstrzałem. Oczywiście tutaj bardzo dużo jednostek teraz potrzeba do tego. I trochę karetek, żebyśmy tutaj mogli... Ojoj, oj, 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 oj. Potrzebujemy masy spadł, ale mi FPS-y spadły, ale masakra. Dobra, mam granaty w zawiące. Myślę, że jednego można tam rzucić. Nie rzucę już więcej, dobra? Bo zaraz nasi tutaj będą płakać. Dobra, wchodzimy do środka, panowie. Wchodzimy do środka. Na spoko... Ty, healuj się, bo dobrze, zaraz zdechniesz tutaj, ty, chłopie. Ty, nie działa. Czemu nie działa? Dobra, wstawaj tu już się. Ty, medyk. Co mnie kopiesz jeszcze, ty? Pachodź, ty. I tu się strzel, co? Ratuj tu naszych, a nie. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do środka. Drzwi otwarte. Jeden wyszedł. Nie żyje. Padł. Chowam się za ścianą, wzywam jeszcze ze dwie jednostki. Ty, nasi już padli? Ja to sam załatwię. To sam załatwię, jak tutaj nasi nie mogą. Ty, ale twardzi. Ale twardzi, strzelajcie po głowie. Jest jeszcze jeden gdzieś, słyszę go chyba. Słyszę go gdzieś. Przechodzę na drugą. Nie widzę tutaj. Jest jeden z naszych. Tam, że tam ktoś na górze. Dobra, jeden będzie pewnie na górze, panowie. Jeden jest na górze, okej. Okay. Ratujemy tych zakładników. Osłaniacie? Idę po zakładnika, ale was tu dużo jest. Możesz wyjść, chłopcie, radarowcie. Tam jest na górze. Strzelajcie do niego, dobra. Ten z góry unicestwiony. Idziemy dalej. Idziemy, idziemy, idziemy. Wchody unicestwiony. Po cholerę podchodzisz mi tutaj pod ten. Pod łapę. Dobra, tamci mogą już opuszczać. Dochodzimy na górę. Przechodzimy na górę. Wydaje mi się, że na górze chyba będzie czysto. Skarbiec jest na dole. Paniusiu. Okej. Okay. I po wszystkim, nie? I po wszystkim, bo się plugin wyrąbał. Dobra, ratujemy zakładników. Dobra, spadaj, spadaj. Ambulans jest na zewnątrz. Karetka jest na zewnątrz w zasadzie. Szybko spadaj. Góra jest załatwiona. Jeden lub dwóch jest tutaj jeszcze za kasą. Zaraz ich tutaj się rozprawimy z nimi. Myślę, że wy możecie spokojnie tutaj kontrolować sytuację. A ja zacznę wyprowadzać tutaj zakładników. Biegnie tutaj z młotkiem. Mam młotek. Ucieka, ucieka, ucieka. Wyszedł na zewnątrz. Ucieka, ty. Pilnujcie go tam. Jeden uciekł. Gonię go. Mam nadzieję, że nie będzie gdzieś tutaj za rogiem się czaił. Na mnie. Gdzie ten jeden? Ty. Jeden z młotkiem uciekł, wyszedł. Leży pod kinem.
Prawdopodobnie już nie żyje. Dostał tyle, że na pewno nie żyje. Idę ratować resztę zakładników. Zostało mi jeszcze sześciu. Ich trzeba tutaj załatwić. Na cacy. Prawdopodobnie nie żyją. Nie żyją. Dobra, można przystępować do ratowania zakładników. Parę karetek potrzebuję na to miejsce. Na lokalizację. Prawdopodobnie sytuacja została opanowana. Trzeci zakładnik już będzie wychodził na zewnątrz. Miejcie się na uwadze tam. Idę po pozostałych. Na spokojnie. Jeden z teamów jest w środku. Dobra, widzę zakładnika następnego. Czyli będzie to następny. Dobra, pani może już znowu wychodzić. Na zewnątrz jest karetka. O. Medycy przyszli. Mamy trzech uratowanych, a wydaje mi się, że wyszło więcej osób. Natomiast zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda tutaj na zewnątrz. Okej, czyli ona to sobie tutaj wychodzi. I co, i ucieka sobie stąd? Czy nie? Aha, podchodzi tam, do tamtych. Okej. Wydaje mi się, że może jeszcze na górze coś być. No, naszych tutaj ratuj, tamtych to zostaw sobie w spokoju. Tam jest jeszcze jeden, tamtych to nawet nie ten. Nie ruszaj, chłopie. Nawet się tam nie wiesz. Dobra, czterech uratowanych, czyli oni po prostu muszą dojść do tego. Do ambulansu, żeby po prostu zakwalifikowali się jako uratowani. I mamy cztery, ten jest piąty, tam widzę szóstego. A ty żeś se przysnął tu? Ty co? Przysnęło ci się, chłopie. Na robocie się nie śpi. Trzeba w domu wyspać. Niestety, ale czy przypadkiem to serio, medycy ożywili tamtych. Znowu się zaczyna. Dobra, uciekaj do ambulansu tam. Dobra, znowu jest akcja. Link 18. Medycy niestety popełnili błąd i ożywili tutaj nam przestępców, którzy zaczynają się niestety tutaj znowu stawiać. Dobra, to jest bezpiecznie. Bezpiecznie, czysto. Sprawdzam biura. Przypadkiem gdzieś jeszcze nie ma jakiś. O, dobra, tu jest jeden zakładnik. Spokojnie, kolego, spokojnie. Możesz wychodzić. To będzie szósty. Chyba. Nie, czwarty, piąty, szósty. Dobra, ten będzie chyba siódmy. Wy możecie nie spać. Przecież ja tutaj. Tam się coś dzieje. Kto kogo atakuje? Kto kogo atakuje? Czemu oni żyją? Wy ich nie bijcie, tylko wy do nich strzelajcie. Idę jeszcze do skarbca na dół, bo prawdopodobnie tam będzie jeszcze jeden z zakładników. Jest. Ale nie widzę żadnego podejrzanego, a powinien tutaj być według mnie. Powinien się gdzieś chować. Tutaj? Znowu gdzieś usnął. Oni się tam strzelają dalej. Dobra, mam ostatniego zakładnika. Zaraz będziemy wychodzić. Medycy niech już się stąd zabierają, niech tutaj koroner lepiej przyjeżdża i zabiera ich. Chodź, idziemy. Kolego. Piąty raz mi się chyba wysypała ta misja i po prostu to jest. To nie jest mi dane, żeby to zrobić do końca, ale podejrzewam, że to już byłby koniec. Bo zakładnicy zostali unicestwieni. Wszyscy zakładnicy zostali. Czekaj, bo teraz to, żebym powiedział. Zakładnicy zostali unicestwieni? To wszyscy napastnicy zostali unicestwieni. Wszyscy zakładnicy zostali uratowani. Medycy dalej popełniali błędy. Czyli tak jakby koniec misji, tak więc. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj ten kanał. Ja Cię zapraszam na moje social media, takie jak Instagram, Discord, TikTok. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.